Masz to, na co się odważysz. Z takim motem dzisiaj podchodziliśmy do tego meczu i dzisiaj odważyliśmy się wygrać pierwszy mecz w tej rundzie na wyjeździe. Dzisiaj odważyliśmy się po raz pierwszy wygrać jako PGGKS Bełchatów z dzisiejszym rywalem ROF Rybnik. I dzisiaj tak indywidualnie Marcin Ryszka odważył się uderzyć z prawej nogi, czyli tej niewiodącej. I można powiedzieć, że strzał tak zwany Stadiony Świata. Ogromnie cieszymy się dzisiaj z tych trzech punktów. Zdawaliśmy sobie sprawę, jak ciężko nam będzie w dzisiejszym meczu i faktycznie tak było. Stąd też dzisiaj bardzo się z tego tytułu cieszymy. Dziękuję. Gratuluję Arturowi zwycięstwa, bo był to taki mecz, który drużyna, która strzeli bramkę, po prostu go wygra i to jak gdyby się potwierdziło. Natomiast my rotujemy, staramy się coś zmieniać, żeby było lepiej. Dochodzimy do sytuacji, no i jak zwykle nie strzelamy. No i mógłbym to znowu powtórzyć co kilka meczów wcześniej. Jak nie będziemy strzelać, nie będziemy wykorzystywać tego, co mamy, to nawet nie będziemy meczów remisować. I to się potwierdziło. Bardzo się cieszyłem przede wszystkim z jednej rzeczy, że mecz po ruchu, który nam naprawdę wybitnie nie wyszedł, że ten mecz z Bełchatowem gramy już w środę, że bardzo szybko jesteśmy w stanie wyjść z tego takiego marazmu. No ale niestety troszeczkę żeśmy się znowu zakopali, ale nie składamy broni. Mamy jeszcze przed sobą kilka meczów. Dopóki są szanse matematyczne, będziemy walczyć. Dziękuję. Nikt nie strzelił bramki z 5-4 metrów. Raz, drugi, trzeci, piąty raz. Jeden, drugi, trzeci, piąty zawodnik. To znaczy, że to jest moja wina. Biorę to w 100% na siebie. Powinienem zrobić wszystko, żeby ci chłopcy trafiali z tych 3-4 metrów do tych pustych bramek. Biorę to w 100% na siebie. Nie chcę nikogo obrażać, nie chcę potwierdzać ani zaprzeczać. Oczywiście, wie pan co, ja to powiedziałem chłopakom, jak mało kto w tej drużynie, być może w tym klubie, jestem człowiekiem, który być może nie był nigdy wybitnym piłkarzem, ale czy drużyna, w której grałem, wygrywała 5-0, czy przegrywała 5-0, to ja zawsze jeździłem na czterech literach. Ja nigdy nie odpuszczałem. I to samo będę wpajał tym chłopakom w tych ostatnich czterech meczach. Jeżeli ktokolwiek, i to dzisiaj to samo powiedziałem, jeżeli ktokolwiek z nich nie wierzy w to, że jest w stanie trafić z 5 metrów, jeżeli ktokolwiek z nich nie wierzy w to, że jest w stanie obronić naszą bramkę przed stratą bramki, to już dzisiaj niech poprosi i niech zrezygnuje z grania w piłkę. Ja dopóki będę, to będę walczył i będę to samo wpajał tym chłopakom. Nie kończy się świat na tym, że przegrywamy bardzo ważny mecz, w którym w dużej mierze się troszeczkę podkopujemy. Ale to nie znaczy, że jak kiedyś byliśmy na ostatnim miejscu, byliśmy w stanie się wygrzebać, odbić się od tego dna, to teraz jesteśmy w stanie cieszyć się po ostatnim meczu, być może patrząc też na wyniki innych drużyn, ale ciesząc się z tego, że utrzymaliśmy się wtedy w drugiej lidze, a potem będziemy o reszcie myśleć. Trenerowi życzę i wierzę to, że razem z Robem się utrzymają. Radio 90. Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl.